Dzień dobry, witam Państwa. To jest program Zapytaj Burmistrza i obok mnie burmistrz Karlina Waldemar Miśko. Dzień dobry, witam Pana. I Pani Marta Popiel, doradczyni biznesowa i animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie. Dzień dobry. Temat wsparcia zainteresował naszych widzów i zwrócili się do nas z pytaniem, czym jest ekonomia społeczna, czym są spółdzielnie socjalne i jak działają. Ja myślę, że to bardziej jest pytanie ogólne do pani Marty Popiel i myślę, że ona lepiej odpowie, bo zajmuje się tym profesjonalnie już od wielu, wielu lat wspierania spółdzielni socjalnych. Ja może się odniosę do takich konkretów bardziej, bo na terenie naszej gminy działają dwie spółdzielnie socjalne. Może też nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, ale one są już zauważalne nie tylko na tym rynku lokalnym, ale i krajowym. Powoli, mam na myśli dobrą markę, no i za chwilę prawdopodobnie za granicą. Spółdzielnia socjalna Dobra Marka to jest właściwie gminna spółdzielnia, bo tutaj razem ze Stowarzyszeniem z Domacyna i gmina Karlino jest tutaj drugim partnerem. Kilka lat temu ta spółdzielnia została założona i ona przede wszystkim zajmuje się usługami szwalniczymi, ogólnie rzecz to nazywając. Mieści się na ulicy Szczecińskiej, zatrudnia już kilka osób i po myślę takim początkowym okresie rozruchowym bardzo dobrze znalazła się na tym rynku, bardzo fajnie się rozwija. Oczywiście też trzeba to podkreślić bardzo mocno przy wydatnym i bardzo ważnym wsparciu właśnie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Koszalina. Powoli zaczyna jej brakować powierzchni i musimy jako samorząd też bardzo mocno już nad tym myśleć, w jaki sposób w tym zakresie pomóc w tych najbliższych latach. Tak? Przydałyby się nowe powierzchnie, być może nowy obiekt, ale tutaj też będziemy się przyglądać nowym funduszom unijnym i być może w ramach tej nowej perspektywy unijnej wspólnie uda się te nowe powierzchnie zbudować, zagospodarować po to, żeby tam następował dalszy rozwój. No i drugą taką spółdzielnią, której nie jesteśmy udziałowcem, ale ta spółdzielnia właściwie można powiedzieć, bo jej siedziba jest w Białogardzie. Przyszła do nas z Białogardu, poszukiwali takich pomieszczeń do stworzenia zakładu aktywizacji zawodowej. Akurat tak się złożyło, że mieliśmy taki wolny obiekt na ulicy Szczecińskiej po byłym Karlińskim Ośrodku Kultury, który został przeniesiony na ulicę Parkową. Użyczyliśmy ten obiekt na 30 lat. Spółdzielnia pozyskała naprawdę duże pieniądze, bo to jest kilka milionów złotych na to, żeby z jednej strony wyremontować generalnie ten obiekt, dostosować do osób niepełnosprawnych i wyposażyć w urządzenia. Myślę, że już po tych, nie wiem, miesiącu, dwóch funkcjonowania Feniksa w Karlinie, każdy, kto przejeżdża, przechodzi ulicą Szczecińską, to widzi, rozpoznaje też przepiękny obiekt, który ubogaca trochę naszą infrastrukturę mieszkalną w centrum miasta. Ale zatrudnia 25 osób z niepełnosprawnościami i to, co tam jest też wykonywane, to są często niepełnosprawności intelektualne, ale ta praca, którą fizycznie wykonują, czyli piorą w sposób doskonały różne rzeczy, ale przede wszystkim ta praca terapeutyczna i sam fakt, że te osoby mogą wyjść ze swojego domu w pewnym sensie z takich trochę klatek, nikomu nic oczywiście nie ujmując, ale trochę z zamknięcia w pewnym sensie do ludzi, możliwość otwarcia, możliwość realizacji siebie samego w tym zazie jest po prostu kapitalną rzeczą i bardzo się temu mocno przyglądamy. Tutaj też liczymy na rozwój, no, tak bym powiedział delikatnie. Ja pamiętam w Dobrej Marce panie, które znalazły tam pracę, były przeszczęśliwe, bo od wielu, wielu lat nie mogły tej pracy dostać. To prawda, więc my, nie wiem jak to nazwać, zwykli ludzie, tak, ale normalni, którzy jesteśmy sprawni, mamy pracę, nie mamy z tym problemu, nie do końca też rozumiemy czasami traum, które te osoby przechodzą, jeżeli nie mogą tej pracy znaleźć, nie mogą się dostać do tej pracy, bo to też jest często bardzo trudne. Myślę, że warto powiedzieć o tym, że gmina też w tym zakresie wychodzi tutaj bardzo mocno naprzeciw tym zapotrzebowaniom obu tych spółdzielni. Mam na myśli po prostu transport do miejsca i powrót do domu. Dzisiaj
Od kilku miesięcy funkcjonują u nas usługi door-to-door, które między innymi mogą świadczyć transport właśnie dla osób dojeżdżających do jednej czy do drugiej spółdzielni i później z powrotem do domu. To też jest bardzo istotne, bo to dotarcie do Karlina z miejscowości położonych nawet kilka, dwa, trzy, może pięć kilometrów, czasami było wielkim problemem. Dzisiaj tego problemu nie ma, więc to bardzo mocno ułatwia jakby aktywizację tych osób zawodową. Spółdzielnie socjalne to nie są biznesy, to nie są przedsiębiorstwa, więc jak są finansowane, z czego się utrzymują? Ja bym powiedział, że to są przedsiębiorstwa i to są biznesy, może trochę innego rodzaju. Tak? Tutaj może nie głównym czynnikiem jest uzyskanie czy maksymalizacja zysków, które się osiąga tak jak w normalnie funkcjonującej firmie, ale tutaj bardzo ważnym, być może nawet czasami ważniejszym elementem jest ten czynnik społeczny, czyli aktywizacji osób, które są w jakiś sposób, z różnych powodów, wykluczone społecznie, na uboczu gdzieś, tak? I włączenie ich w funkcjonowanie lokalnych społeczeństw. I to jest, myślę, główny cel tych spółdzielni socjalnych. I patrząc na... Może Feniks jest na rozruchu jeszcze. Nie wiem, czy oni osiągają już zyski, czy jeszcze nie, ale tutaj jestem spokojny, bo rynek jest taki, że ten zysk osiągną, ale dobra marka też na początku oczywiście nie było tych zysków, ale dzisiaj spokojnie sobie na tym biznesowo rynku radzą i tak jak powiedziałem, oczywiście nie maksymalizując za wszelką cenę tego zysku, tylko aktywizując jak największą liczbę osób, które na dzień dzisiejszy w jakiś sposób są wykluczone, czy to społecznie, czy zawodowo. Dobra marka świetnie wpisuje się w rynek. Jeżeli jest zapotrzebowanie na rzeczy dziecięce, oni szyją. Jeżeli jest zapotrzebowanie w pandemii na maseczki, oni szyją. Jaki kierunek teraz obrali? My też ulokowaliśmy na początku od razu tej pandemii swoje zamówienia w tej spółdzielni i wykonane to zostało bardzo sprawnie. Natomiast oprócz rzeczy, które szyją na przykład dla dzieci, bardzo fajnych i bardzo praktycznych, byłem pewnego razu zszokowany, może za duże słowo, ale trochę zdziwiony, bo okazało się, że szyją takie miejsca dla piesków, dla kotów, ale okazało się, że też dla szczurów są. Więc nie wiem, zwierzaczków domowych. Dla zwierzaczków domowych, tak. I to pokazuje też, że są bardzo elastyczni, bardzo otwarci na to, co rynek dyktuje i są w stanie dostosować się do różnych, czasami wydawałoby się, dziwnych zamówień. Mieszkańcy pytają również, czy warto podejmować własne inicjatywy i aktywizację zawodową i do kogo można zwracać się z pomysłami i kto pokieruje ich do właściwych instytucji. Czy warto? Na 100% warto, bo tylko dzięki takiej aktywności mieszkańców, takiej indywidualnej, czasami grupowej, przy wsparciu samorządu lokalnego, a na takie wsparcie każdy i zawsze może liczyć w Karlinie. Dzięki temu i takiemu zaangażowaniu budujemy taką obywatelskość, budujemy nasz potencjał, nasze więzi społeczne. Ja powiem tak, myślę, że to w następnych latach coraz bardziej będzie widoczne. Nie da się zbudować, może da się w jakiś sposób, ale nie pójdziemy mocno do przodu pod względem gospodarczym, jeżeli nie będziemy potrafili podejmować takich działań miękkich, prospołecznych, pokazujących siłę i jakość mentalną naszych mieszkańców. Nie tylko siłę gospodarczą, bo od tego trzeba chyba wyjść, żeby zbudować potencjał gospodarczy. Muszą być naprawdę w danej społeczności, w państwach też, odnosząc się do większej skali, bardzo mocne więzi, bardzo mocna też aktywność tych mieszkańców. Może to nie jest nigdzie takie powszechne, ale rzeczywiście jest to moim zdaniem bardzo ważne i kluczowe do tego, żeby osiągnąć sukces w każdej innej dziedzinie. Czyli ten aspekt społeczny, budowania więzi, integracji danych społeczności jest bardzo ważny. My mamy wiele przykładów. Wspomnę chociażby ostatnie 6 projektów, które zostały zrealizowane, takich małych, niedużych, to nie są setki tysięcy złotych, ale kilkadziesiąt, o wartości kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy przy pomocy też środków unijnych, które pozyskały te grupy z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Udało się
4 na terenie Karlina i chyba 3 na terenie wiejskim Karlinko-Karścino zrealizować takie małe projekty prospołeczne. To były czy to place zabaw, czy takie lokalne siłownie. Mural na Wojska Polskiego też był w ramach takiego projektu realizowany, czy boiska do uprawiania sportu na terenach wiejskich. I to wszystko zostało zrealizowane, można powiedzieć, sumptem społecznym, tak? Czyli najpierw pokazał się, może trochę pomogliśmy, może trochę poszukaliśmy lidera, bo każda inicjatywa wymaga takiego lidera, ale ci liderzy realizujący te projekty ze swoją grupą wsparcia naprawdę spisali się bardzo dobrze, świetnie. Projekty zrealizowane, rozliczone, nie trzeba żadnych pieniędzy oddawać, to też jest ważne. I projekty, które dobrze służą lokalnej społeczności. Oni to w pewnym sensie trochę dla siebie, ale przede wszystkim dla wszystkich innych robili. Mam pomysł, do kogo mogę się zgłosić. No właśnie, może nie mamy specjalnie jakby wyznaczonej osoby takiej, ale na pewno do urzędu, do mnie, do zastępcy jest referat, dokładnej nazwy już nawet nie pamiętam, ale między innymi, który zajmuje się animacją gospodarczą, kieruje nim pani Magda Jaworska, która też chętnie przyjmie coś takiego. My zawsze przede wszystkim też przekazujemy informacje o możliwościach wsparcia i dofinansowania, bo to jest najistotniejsze. Tych takich programów dotyczących pozyskania od kilku tysięcy, nawet do kilkunastu czy kilkudziesięciu jest naprawdę bardzo dużo. To są i pieniądze unijne, i pieniądze krajowe, więc zawsze tego, zresztą OWES też przekazuje nam takie informacje dotyczące różnych projektów i działań, gdzie można pozyskać pieniążki na realizację takich projektów i pomysłów społecznych. I zawsze my jesteśmy takim przekaźnikiem i zachęcamy. Jeżeli jest potrzebne jakieś wsparcie, tutaj może w tych projektach nie było tak potrzeby, ale jako przykład podam wspólnoty mieszkaniowe, które też aplikują o różne pieniądze, czy to premie termomodernizacyjne, czy pożyczki na remonty budynków w częściach wspólnych, to zawsze gmina udziela wsparcia w postaci zabezpieczenia kredytu, który oni zaciągają. To jest jeden z przykładów oczywiście. Tu na razie przy tych projektach nie ma potrzeby zaciągania tych kredytów, ale zawsze można liczyć na wsparcie merytoryczne i na pewien lobbying, żeby te projekty, które tu są zgłaszane z poziomu naszej gminy, po prostu zyskały aprobatę i dofinansowanie. I taką instytucją, do której można się zgłaszać, jest między innymi Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą reprezentuje dziś pani Marta Popiel. Jakie pomysły, z jakimi pomysłami ludzie zwracają się do Was, w czym pomagacie i przede wszystkim, co to jest ta ekonomia społeczna? W ramach Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego działa między innymi OWES, który reprezentuje. OWES, który pomaga wcielać w życie marzenia, potrzeby mieszkańców w tych mniejszych miejscowościach, na wsiach i w miastach. Czyli przekuwamy marzenia, potrzeby w fundacje, w stowarzyszenia, w przedsiębiorstwa społeczne. Pomagamy pozyskiwać środki i z samorządów, i z projektów grantów krajowych, międzynarodowych, po to, żeby te osoby, czy te grupy miały szansę organizować i realizować te rzeczy, które są dla nich ważne. Mówiąc konkretnie, wszędzie są osoby z niepełnosprawnościami. Problemy czy też potrzeby wynikające z niepełnosprawności to jest wyzwanie dla rodziców na przykład takich dzieci. Więc organizowanie się tych rodziców, fundacje, stowarzyszenia warto wspierać, żeby pomóc im realizować rzeczy dla nich ważne. Tym się zajmujemy. Ekonomizacja to jest ciąg dalszy tego procesu, czyli takie fundacje, stowarzyszenia, które powstają. My uczymy przez lata bardzo często pozyskiwać, tak jak powiedziałam, środki zewnętrzne, ale również tworzyć na bazie tych fundacji, stowarzyszeń miejsca pracy. Po to na przykład, żeby w takiej fundacji mogła pracować mama, mógł pracować tata, żeby mogli włączyć w pracę, jeżeli tylko stan zdrowia takiego dziecka na to pozwala, swoje dzieci. To jest jeden z przykładów. Ale mówiąc o tym, że pomagamy wcielać w życie marzenia, potrzeby,
Myślę na przykład o seniorach, którzy mają własne potrzeby i też potrzebują bodźca, żeby się zintegrować, połączyć i pomysły, które chodzą gdzieś po głowie od wielu miesięcy, od lat, żeby mogli zrealizować, bo najczęściej przeszkodą bywają pieniądze, tak? Albo brak lidera, o którym mówił burmistrz. Więc nasza praca polega na tym, żeby integrować ludzi, pomagać, wyłaniać wśród nich osoby, które mają predyspozycje na bycie lidera, osoby, które potrafią integrować wokół siebie i przyciągać inne osoby. Uczymy pozyskiwać środki i tworzyć podmioty ekonomii społecznej, czyli takie miejsca, które zatrudniają, tworzą miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To pojęcie wykluczenia społecznego nie jest już na szczęście pejoratywnym znaczeniem. Wykluczenie społeczne, też dzisiaj już o tym mówiliśmy, to czasem bywa po prostu wykluczenie komunikacyjne. To jest problem z dotarciem z małej miejscowości do większej miejscowości na czas do pracy. Jeżeli pracodawcy ustalają sztywne godziny pracy, to te osoby miewają problem, żeby dotrzeć na czas. Wykluczeniem społecznym to jest również sytuacja mam, które przez wiele lat były nieaktywne zawodowo, bo rodziły, wychowywały kolejne swoje dzieci, nie mają doświadczenia na rynku pracy. Wykluczenie społeczne to bardzo często również kryzysy psychiczne, które dotykają co czwartego z nas. Co czwarta osoba wśród nas zna albo pozna na moment osobę, która doświadczyła kryzysu i takie osoby mają ogromne problemy z powrotem do aktywności zawodowej. Więc ekonomia społeczna, takie spółdzielnie socjalne, o których mówił burmistrz, które pomagamy zakładać, przedsiębiorstwa społeczne, tworzą miejsca pracy dla ludzi, którym bardzo trudno jest na rynku pracy z różnych powodów. Oprócz spółdzielni socjalnych wspieracie także NGOsy. W jakim zakresie, kto się do Was zgłasza i czy pomagacie jakby zlokalizować problem danego społeczeństwa? Od początku, czyli trafiają do nas, do OWES-u osoby, jednostki z pomysłem, z potrzebą. Ta pomoc jest w zasadzie uruchamiana od momentu, kiedy trafia do nas człowiek z pomysłem, szuka sprzymierzeńców do realizacji tego pomysłu, czyli my pomagamy zakładać fundacje, stowarzyszenia, o czym już powiedziałam. W kolejnym etapie ta pomoc idzie w kierunku pozyskiwania, tworzenia planu rozwoju, pozyskiwania funduszy na realizację zadań statutowych. Budujemy partnerstwa z gminą, tak? Bo tylko tak udaje się robić rzeczy duże i ważne dla danej społeczności lokalnej. Formą pomocy jest również tworzenie takiego przyjaznego środowiska dla spotkań ludzi z danej lokalizacji, z danych miejscowości. I wychodząc potrzebie naprzeciw, organizujemy od jakiegoś czasu w gminach naszego województwa cykle spotkań, które mają na celu ożywienie społeczno-gospodarcze, czyli takie spotkania, które mają przyciągnąć ludzi, którzy mają pomysły, potrzeby, chcą coś zrobić dla swojego środowiska, tego małego, rodzinnego, osiedlowego, wiejskiego i szerszego. Na tych spotkaniach powstają bardzo ciekawe pomysły. My szukamy sprzymierzeńców do tego, żeby udało się je rozwinąć. Na takich spotkaniach bywają przedstawiciele samorządu, biznesu, tworzymy kooperacje, tak żeby z tych maleńkich pomysłów, ale ważnych dla jednostek udawało się robić rzeczy duże i ważne w danej społeczności. I te spotkania nie odbywają się tylko w Koszalinie? One odbywają się we wszystkich gminach. Uruchomiliśmy je kilka tygodni temu. Szykujemy również z burmistrzem takie spotkania na terenie gminy Karlindo i nie ukrywam, że czekam na nie z wielką nadzieją, dlatego że jestem przekonana, to doświadczenia dotychczasowe to pokazują, że wśród mieszkańców gminy na pewno jest wiele osób, które mają ciekawe pomysły, potrzeby, ale być może jeszcze nie dotarły do gminy. Tak? Albo zastanawiają się, gdzie mogliby poszukać osób, które mogą im pomóc w spełnieniu tych pomysłów, marzeń. Tych marzeń, bo o marzeniach również mówimy. Więc te spotkania mają przyciągnąć ludzi o różnych kompetencjach, różnych doświadczeniach życiowych, różnym spojrzeniu na to, co się w gminie dzieje, na potrzeby, na możliwości.
i wyprodukowanie ciekawych pomysłów i ciekawych celów, wyzwań na najbliższe miesiące i lata. Nie trzeba się bać. Można mieć pomysł, przyjść i jakby skonkretyzować z Wami te projekty, pomysły. I teraz pytanie o finansowanie. Jakiego rzędu to są środki finansowe na działalność, na spełnianie tych marzeń? To są bardzo różne pieniądze, dlatego że jeżeli mówimy o grantach, granty bywają, granty, dotacje ze środków unijnych, bywają te małe, o których też mówiliśmy, kilkutysięczne, ale kilka tygodni temu skończyłam pomagać, składać grant na 200 tysięcy złotych dla bardzo małej fundacji, która ma świetny pomysł społeczny. Więc o takich pieniądzach mówimy. Początkowo zazwyczaj są to te pierwsze wnioski, pierwsze granty, to są niewielkie kwoty, ale z tych niewielkich kwot udaje się robić czasem bardzo duże, ciekawe wydarzenia społeczne. Więc o takim wsparciu mówimy, ale OPES ukierunkowuje również NGOsy, jeżeli o nich mówimy, na inne źródła finansowania. Inspirujemy również gminy i samorządy do tego, by nieco hojniej i przyjaźniej patrzyły na inicjatywy społeczne, bo każda gmina, każda jednostka samorządowa ma pewne przyzwyczajenia. Ta rutyna też się wkrada w samorządy, więc naszym zadaniem jest czasem otwieranie okien szerzej, pokazywanie innej perspektywy i to też się udaje. Więc budżety obywatelskie, budżety, którymi dysponują gminy, granty, ale również sponsoring, wchodzenie w bardzo fajne kooperacje z biznesem, tym też się zajmujemy. I trzeba powiedzieć, że to są środki, wkład własny jest wymagany? Różnie, to zależy od grantu, od danego projektu. Każda taka inicjatywa ma swój regulamin i zazwyczaj jest tak, że wkład własny można zastąpić wkładem rzeczowym, czyli wolontariatem. To jest ta wartość dodana inicjatyw społecznych, że jest wyceniana praca wolontariuszy i to wystarczy, żeby sięgnąć fizycznie po pieniądze na realizację tych projektów. Ale tu jest, wejdę w zdanie, też pole do popisu właśnie dla samorządów, tak? Jeżeli jest gdzieś wymagany wkład własny, z reguły jest naprawdę na niewielkim poziomie, to jest kilka, może 10-20%. To tu jest duże pole popisu właśnie dla lokalnego samorządu, żeby takie organizacje wesprzeć tym wkładem własnym. Takie możliwości też mamy jako samorząd. Tylko właśnie ten wkład własny wielu zniechęcał. To prawda. A teraz jest ta szansa, że 100% dofinansowania i można realizować pomysły. Najważniejsze, żeby nie myśleć, mówię o tych inicjatorach i liderach, którzy mają jakiś pomysł i przychodzą, czy to do gminy, czy do pani Marty tutaj, do OWES-u, żeby nie myśleć w ten sposób, na pewno się nie uda. Uda się, tylko trzeba mieć trochę zaparcia. Pomysł to jest podstawa, ale przede wszystkim lider musi wiedzieć, czego chce i musi wiedzieć, do których drzwi zapukać. Trzeba wiedzieć, co należy zrobić, żeby się udało. Tak. I z takim nastawieniem siadamy do rozmów. No właśnie, jest takie coś jak dziennik dobrych praktyk. Jaki pomysł najbardziej panią zaskoczył? Nie będę szukać daleko. Pomysł, który zrodził się nagle, udał się i zaskakuje do dzisiaj, to jest spółdzielnia socjalna Dobra Marka w Karlinie. Doskonale pamiętamy, jak... Początki. Trudne. Trudne, ale to, co się udało. Tu spotkała się wielka otwartość przedstawiciela Urzędu Miasta w Karlinie, pana burmistrza, który powiedział, czego ode mnie oczekujecie. Tak? Tak wyglądała rozmowa. Pytam się grzecznie, czego, tak? Czego ode mnie oczekujecie? Przedstawiliśmy pomysł z panią, dzisiejszą panią prezes, powstania, uruchomienia takiej spółdzielni po to, żeby dać miejsce pracy dla mam, dla kobiet, które miały problemy do tej pory z zatrudnieniem. Poukładaliśmy te klocki. W zasadzie decyzja zapadła w ciągu kilku tygodni. Tak. W ciągu miesiąca czy dwóch była rejestracja w KRS-ie. Udało się domknąć rozmowy wtedy z tym pierwszym, najważniejszym kontrahentem. Tak, ale trzeba powiedzieć, że my tu ogromne pieniądze zainwestowaliśmy w tą spółdzielnię, bo całe 1000 zł. Ale pomoc samorządu była. Tak, ale to pokazuje też, że naprawdę nie trzeba dużych pieniędzy na to, żeby coś fajnego rozpocząć, zainicjować, coś, co się dzisiaj naprawdę wspaniale już samo rozwija. I spuentuje to zaskoczenie. Zaskoczenie zmierza do tego, że ta spółdzielnia, ona już jest na rynkach międzynarodowych, bo tak. Produkty, które szyje, mówimy o tekstyliach dla dzieci i dla mam
karmiących w ciąży, trafiają na rynki międzynarodowe. Tak samo te domki dla zwierząt, to również to są produkty, które trafiły na rynki światowe. Jeszcze wrócę do tych spotkań. Kiedy i gdzie można się z Panią spotkać, popytać, dowiedzieć się, jak wyglądają finansowania? Każdego dnia na stronie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej znajdą Państwo kontakt do doradców biznesowych, animatorów. Zachęcam również do kontaktu ze mną, jeżeli chodzi o Carmino. Więc każdego dnia można śmiało zadzwonić, umówić się na spotkanie. Ja bardzo chętnie do Carmina dojeżdżam na takie spotkania, więc nie musicie Państwo fatygować się do Koszalina. To spotkanie pierwsze na temat pomysłów może być również tutaj na miejscu. Dlatego zachęcamy do aktywizacji wszystkich mieszkańców, zachęcamy Państwa do wspierania spółdzielni socjalnych, do kupowania ich towarów i usług. Ja dziękuję za uwagę i zachęcamy również do zadawania pytań. Zapytaj burmistrza @carlino.pl. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.